Kluczowe inwestycje, które mają chronić ludzi przed powodziami w dorzeczu Odry, takie jak chociażby zbiornik w Raciborzu Dolnym, wciąż nie zostały rozpoczęte, a pozostałe są realizowane z dużymi opóźnieniami. Opóźnienia w realizacji inwestycji przeciwpowodziowych, np. w Kamieńcu Ząbkowickim oraz fatalny stan ponad 30% wałów ochronnych, powodują, że dorzecze Odry wciąż jest bardzo niebezpieczne.